Dzień dobry, witamy we vlogu, pięknym vlogu, który będzie piękny, podejrzewam. Wczoraj wyruszyliśmy w stronę Warszawy, jechaliśmy parę godzin i zatrzymaliśmy się na cmentarzu, bo już byłem zmęczony, było około północy. I mówię do Kasi, Kasia, znajdź po prostu najbliższy cmentarz, bo zawsze na cmentarzu jest cicho i spokojnie. No to nie był cichy nocleg niestety. Zaskoczyło nas parę odgłosów nocy. Więc zacznijmy od tego, że była ogromna burza. Po prostu fes, burza była. A dwa, ten cmentarz jest zlokalizowany wokół, no wzdłuż jakiejś drogi. I cały czas po prostu tutaj jeżdżą samochody. Dzień i noc, non stop samochody. Tak wyglądał nasz pierwszy nocleg tej wyprawy. A teraz jest do środka, bo Kasia musi wam coś powiedzieć. Może się zastanawiacie, co my właściwie robimy w starym vanie. Otóż zrobiliśmy sobie przerwę w budowie kampera, potrzebujemy chwili odpoczynku i jedziemy na Mazury do naszego przyjaciela, do Tymoteusza, którego możliwe, że pamiętacie, jeśli jesteście z nami od początku, sprzed prawie 3 lat, bo tam się wtedy poznaliśmy. Tymek ma 30 i jedziemy na urodziny i potem postanowiliśmy zrobić sobie jeszcze taki krótki urlop nad morzem. Także bierzemy LTK w ostatnią podróż po Polsce, kończymy dzieło naszej kamperowej wyprawy po Polsce, jedziemy na północ. No, zaczynamy od śniadania. A właśnie, zobaczcie, bo właśnie wyciągam owoce i przy okazji sprawdziłam, co tam się dzieje w naszej zamrażarce, bo lodówka, którą zakupiliśmy, ma taką funkcję zamrażania. No i mieliśmy nadzieję, że będziemy w stanie wozić lód w kostkach. I co? Łukasz wczoraj włożył ten lód w kostkach i zobaczcie, czy on przetrwał. Jest! Działa! Zamrożone przez całą noc wytrzymało. Lód jest zamrożony. Pierogi? Też są, no. Błyszczą tam mrozem. Jezu, popatrzcie się, normalnie pierogi w kamperze. I lody mango! A ja jeszcze tylko dodam, że ta lodówka jest polska. To jest to polska lodówka od Marcina z firmy ABEM Camper Service. I Marcin przerabia, bo no, robi lodówki do kamperów. I to jest właśnie taka lodówka, która ma jedną szufladę zamrażarka i dwie szuflady chłodzące. Ale można równie dobrze zrobić dwie szuflady zamrażarka, a jedna chłodząca. Albo wszystkie szuflady zamrażarka i zero chłodzących. Albo wszystkie szuflady tylko chłodzące, żadna zamrażarka. Więc można sobie dowolnie konfigurować to zestawienie. Ja jeszcze się uczę obsługi i jeszcze się uczę, jak tą temperaturę ustawiać, ale udało się, tak jak Kasia pokazała wam przed chwileczką, lód jest, pierogi zamarznięte i tak dalej. Na tą lodówkę czekaliśmy prawie pół roku, bo Marcin ma bardzo dużo zamówień i no niestety no, trzeba było czekać. Mieliśmy taki kryzys, chwilę załamania i chcieliśmy zamówić jakąś taką, nie wiem, Dometikę albo coś w tym stylu, ale z tego co słyszałem i z tego co wiem i środowisko kamperowe w Polsce mówi, no to są najlepsze lodówki. Nie ma lepszej lodówki do kampera, jeżeli te od ABEM Service, Camper Service. Marcinowi się w międzyczasie spalił jeszcze dom. Mieli wypadek i tam był pożar, więc to też spowolniło cały ten proces powstawania tej lodówki, no ale się udało. I a propos tego pożaru, to Marcin jeszcze mnie prosił, żebym przekazał wam taką informację, ponieważ w związku z tym pożarem jego córki zrobiły taką zbiórkę na pomagam.pl i link do tej zbiórki jest pod spodem. Jeżeli mielibyście możliwość wesprzeć ich finansowo, no to przesyłamy was pod spód na tą zbiórkę. Zaczynam prowadzić dziennik podróży. Jako że sami jesteśmy autorami dziennika podróży, księgi podróży, to też pomyślałem sobie, że skoro innym to polecamy, to ja też zaczynam pisać. I kto wie, może kiedyś w przyszłości ja wydam książkę zaraz obok Kasi. Także jeżeli ktoś chciałby przeczytać moje wspominki z podróży, to dajcie łapkę w górę. O, zobaczymy, ile osób będzie chciało przeczytać moje wypociny. Jeżeli to się kiedykolwiek ktoś potem doczyta, ale wydaje mi się, że ja tak opisuję właśnie tą dzisiejszą noc, która się wydarzyła. Drogi pamiętniczku, kochany, w nocy padał deszcz i waliło burza burzą.
grzmotami i piorunami. To napisałem. Skąd? Czytasz to? Coś znowu mnie kurczę. Niestety odgłos silnika wzbudził we mnie podejrzenie. I ten czujnik gazu, ten czujnik pedału gazu, który nam się zepsuł pół roku temu, albo rok temu w Portugalii, on czasami po prostu robi nam takiego psikusa, więc ja muszę iść po prostu go poruszać. Bo koszt wymiany 1900 zł. Muszę iść do elektryka, żeby nam to coś wymienił, te styki, bo z tymi stykami, albo nie wiem, to jak poruszam, to zawsze się uspokaja. Coś tam jest nie tak. Zobaczyłem, że Kasia zaczęła kręcić dzisiaj rano widoki z drogi. Była strasznie brudna szyba, więc ją umyję. Kawusia dla kochanej żoneczki. Dziękuję. Pani mnie skusiła na dużą kawę. Powiedziała, że tylko 50 groszy więcej kosztuje duża kawa. No i ma taki słoik półlitrowy kawy. Ja nie lubię dużej kawy. Mleka. Ale ja sobie wziąłem mokę. Dzisiaj sobie wziąłem w ogóle mokę. Sam się zawsze piję to cappuccino, tak jak Kaśka. Sam się dzisiaj będę indywidualistą i zrobię sobie kawę z czekoladą. Indywidu co? Indywidual... Nie, no dobrze powiedziałeś. To co mnie głup. Wiem, że ostatnio Orlen się nie cieszy dobrą sławą w internecie i w świecie polskim, ale ja uważam, że tutaj robią najlepszą kawę. Czy my uważamy? I najlepsze jedzenie jest na Orlenie. Żadna stacja nie ma tak dobrego jedzenia jak Orlen. Moi drodzy, jedzie się bardzo przyjemnie, odkąd zaszło słońce i wyszła taka lekka mgiełka, jest chłodno, jest przyjemnie, więc no już nie ma tego dużego miasta, już nie ma tego skwaru. Zatrzymaliśmy się na taki krótki postój, na szybki siku i rozprostowanie kości, dlatego też chodzę cały czas. I podczas tego spaceru pomyślałem, żeby wam przypomnieć szybko, że zwłaszcza dla osób nowych na naszym kanale, bo jest dużo nowych osób od jakiegoś czasu, czego serdecznie się cieszymy i witamy was na kanale. Jest też bardzo dużo osób interesujących się karawaningiem i życiem w wanie i są też takie podstawowe pytania czasami, gdzie nawylać wodę, jak uzupełnić wodę, toaleta i tak dalej, te płyny. Ja tylko chciałem przypomnieć, że my już zrobiliśmy całą taką serię poradników. One się wyświetlą tutaj oraz na samym końcu tego filmu będzie można kliknąć w film. To jest bodajże 8 filmów poświęconych właśnie obsłudze całego kampera. No i poradami, jak to wszystko zorganizować tak, żeby po prostu jechać i wiedzieć gdzie, co, jak, gdzie wylać, gdzie nalać, gdzie znaleźć prąd, gdzie znaleźć miejsce, miejscówki i tak dalej. Więc jeżeli jesteście nowi albo interesujecie się, albo znacie kogoś, kto się interesuje i szuka informacji związanych z życiem w wanie, z karawaningiem, to zapraszamy na nasze poradniki. A my jedziemy w drogę. Jak tylko przekroczyliśmy granicę województwa warmińsko-mazurskiego, to się zepsuły drogi. Normalnie w momencie na mapie było... Jezus, patrzcie co się dzieje, w ogóle jak ja się bujam. Jedzie się jak po jakimś takim wojskowym, nie wiem, po poligonie, po wybuchach.
Cieniutkienka droga, w zasadzie ciężko się wymija. Jesteśmy w Rynie. Nasza łąka. Nasza łąka. Jeszcze do niej wrócimy do niej. Wróciliśmy do Rynu po 3 latach. Chyba równe 3 lata jakoś będzie. Po 3 latach. Na razie kończymy, ponieważ nie będziemy kręcić tam w domu naszych przyjaciół. Natomiast pokażemy wam może jutro, co się będzie działo, bo jutro mamy taki luźniejszy dzień. Pa, Kasia. Jesteśmy od kilku dni w Rynie. Mieliśmy wyłączoną kamerę przez ten czas, ponieważ byliśmy z naszymi przyjaciółmi i znajomymi na takich prywatnych spotkaniach. Dzisiaj wyjeżdżamy z Rynu. W sensie, krótko tutaj byliśmy, nie zwiedzaliśmy w ogóle, ponieważ my już kiedyś byliśmy w tej miejscowości i z tego też powstał film i byliśmy na zamku w Rynie, na spacerze, na rowerowej wycieczce wokół jeziora, więc to wszystko możecie sobie zobaczyć w tym odcinku, to jest odcinek sprzed 3 lat, bo dokładnie 3 lata temu to pierwszy raz przyjechaliśmy. Teraz jedziemy do Chrisa. Chrisa też poznaliście u nas na jednym z filmów. To jest szef kuchni, który pracował kiedyś w Kalifornii i na starość przyjechał właśnie tutaj do Polski i robi najlepsze po prostu steki i wszystkie rzeczy z grilla. Więc jedziemy teraz do Chrisa na obiady. Jesteśmy na miejscu. Nasz dzisiejszy obiad zaczęliśmy od zupek. Kasia wzięła sobie kurkową, a ja fenomenalny krupnik, który bardzo mi pomógł po ostatnich kilku dniach przyjęć i imprez. To taki krupnik po prostu teraz nawodnił i mój organizm mi dodał, wróciła energia życiowa, po prostu wróciła. Także jakbyście tu byli w przyszłości, to spróbujcie też zupek, bo dania z grilla, to już mówiłem wcześniej, są sprawdzone. Mnie się bardzo podoba sposób podania. Ciekawa jest ta mini waza, miseczka, o. Z jakiejś lwy. Nie ma tutaj żadnych odgłosów. Foka. Foka shot. O, jest. Dobra, cały weekend jesteśmy na Mazurach i to, co nas najbardziej zaskoczyło, to to, że w przeciągu 2 lat, bo ostatni raz byliśmy tutaj 2 lata temu, kolor jezior się trochę zmienił. Stały się takie jaśniejsze, bardziej zielone, bardziej turkusowe. Nie wiemy dokładnie dlaczego, ale prawdopodobnie jest to związane z tym, że jeziora się bardzo ociepliły. W tym momencie naprawdę woda ma bardzo, bardzo wysoką temperaturę i w jeziorze Ełckim był ostatnio właśnie pobity rekord ciepła. Pomiar wynosił 26,7 Celsjusza, także jest to dosyć dużo.
No ale tak jest, można się tym cieszyć. Na pewno jest tu teraz w tym momencie bardzo spokojnie. Turystów nie ma zbyt wielu. Wszystko wskazuje na to, że wszyscy wyjechali nad morze. Dlatego jeśli pragniecie ciszy i spokoju, to warto się właśnie wybrać na Mazury, bo na pewno go tutaj znajdziecie. Jest dla nas, jest cudownie, jest wspaniale i no mega nam się podoba. Także korzystamy. Łukasz teraz korzysta tak. Ciepła woda, bardzo. Bardzo ciepła woda normalnie. A tu u góry jest jeszcze cieplejsza. No i koło mnie teraz jest trochę ciepła. Tak ładnie wyglądasz. Adonis. To jest życie. Poniedziałek. 15, 16. A my se kąpiemy się w jeziorku. No ale przed robotą. Ale za chwilę do roboty. Mówię do roboty, ale to jest taka robota w cudzysłowie, ponieważ mamy dzisiaj wystąpienie, taką prelekcję. Prelekcję podróżniczą dla biblioteki. Będzie ona właśnie o naszych przygodach, o van life oczywiście, ale w kontekście książki, którą napisałam i wydaliśmy, w kontekście naszej książki Wielki Wóz. Także właśnie teraz ostatnie chwile łapania słońca i zaraz wracamy do vana, bo musimy przygotować laptopy, skonfigurować internet. To transmisja będzie, to będzie spotkanie podróżnicze online. Tak, dokładnie. Będzie online. Będziemy nadawać z naszego vana. Już dzisiaj Łukasz miał pierwszy spotkanie, kontakt, bo ustawiali różne tam ustawienia razem z biblioteką. Znaczy właściwie z pracownikami biblioteki oczywiście. No i co? No i lecimy, nie Łukasz? Zmieniasz kartki i idziemy. Także widzimy się jeszcze w busie. Tak, tu będzie moja żona. Ja będę tu. Nie, na odwrót. Ja jestem pasażerem, a żona będzie kierowcą dzisiaj. Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz i Kasia z podróżowanie przez V. Część z Was może nas znać z filmów na YouTubie. Może się gdzieś wyświetliliśmy. I część jeszcze może nas znać z Instagrama, ponieważ działamy również na Instagramie. Wszędzie pod nazwą podróżowanie pisane przez V. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Jest nam niezwykle miło, że możemy dzisiaj podzielić się z Wami naszą historią. Mamy nadzieję, że ona Was zainspiruje może do podróży, może do podróży właśnie kamperowej, może do van life'u, a może po prostu do spełniania marzeń. Właśnie przejeżdżamy po raz ostatni dzisiaj podczas tego popytu przez Rondo w Rynie. Minęliśmy zamek, za chwileczkę będziemy jechać koło Biedronki i udajemy się w stronę Gdańska, gdzie czekają na nas nasi przyjaciele vanlifersi, ponieważ mamy taki mikrozlot vanliferów, których możliwe, że już znacie i poznaliście, ponieważ spędzaliśmy razem zimę w Portugalii. No a teraz się spotykamy nad polskim morzem, jedziemy na zapiekanki do Węży Mordów i będziemy też się tam chillować gdzieś na jakimś tam klifie, może jakieś plaże, zobaczymy. Ale zanim dojedziemy na słynne zapiekanki, już zanim w końcu zrealizujemy ten cel, o którym mówimy odkąd wróciliśmy do Polski, to jeszcze po drodze zatrzymujemy się u jednej osoby, u człowieka, z którym się już dobrze znamy, z którym się już widzieliśmy jakiś czas temu, ale to też było dawno, także nie mogę się doczekać tego spotkania. Na razie nie zdradzam, kto to jest. Zobaczycie sami. A my teraz wypatrujemy, szukamy miejsca, gdzie możemy zrobić serwis, bo po kilku dniach mamy wodę, mamy różne rzeczy, których musimy się pozbyć, także wyglądamy serwisu na polskich drogach. Jak widzieliście, nie ma na tym dużym znaku informacji o tym, że jest tam zlewka czarnej wody, czyli toalety. Zazwyczaj jest to napis WC Bus, jeśli jest takie miejsce, ale tak, w Polsce. O tym miejscu wiemy z aplikacji Park4Night. Zaraz Wam pokażę, jak można sobie to sprawdzić, żeby wyszukiwać na przykład tylko miejsca do zlewania na przykład szarej wody, czy czarnej wody, czyli właśnie tej wody z toalety. Tam parking dla przyczep. A, i jest właśnie. Można sobie wodę.
radę zatankować, prąd podłączyć, także jest wszystko, czego potrzebujemy. Tego, to jest zamknięte. Dobra, trzeba iść na stację. Dobra, Łukasz czyści naszą toaletkę, opróżnia ją, a ja teraz wam pokażę, jak można sobie ułatwić życie i znaleźć na aplikacji Park4Night jakieś konkretne rzeczy, których szukacie. Bo aplikacja Park4Night jest taką apką, gdzie można pisać, gdzie ludzie, społeczność vanlifersów, kamperowców zaznacza miejscówki, w których była. I właśnie tam zaznacza, pisze, co tam jest na tych miejscówkach, czy to jest konocleg, czy to jest właśnie miejsce, gdzie można zalać wodę szarą, gdzie napełnić wodę czystą i tak dalej. Właściwie wszystko, co jest potrzebne do życia w kamperze, w vanie, vanlife'u, można tam znaleźć, tylko minusem jest to, że aplikacja jest po angielsku, dlatego pomyślałam, że może wam to ułatwi życie. Włączacie aplikację, wchodzicie w tą opcję mapy i tutaj u góry jest taki znaczek, to są filtry. I tu macie wypisane wszystkie możliwości, które was interesują, mogą was zainteresować. Typu darmowe miejsce dla kamperów, prywatny parking dla kamperów, piknikaria, czyli miejsce piknikowe. No i tutaj pośród tego wszystkiego, jeszcze niżej zjeżdżając, jest black water, czarna woda, czyli widzicie toaletka. Ja właśnie dzisiaj to zaznaczyłam, bo potrzebowałam tylko toalety. Mamy gdzie nocować, mamy parking, więc zaznaczam tylko czarną wodę. Pokazuj filtry. No i widzicie, tutaj jest nasza trasa, tu jest dokładnie miejsce, gdzie my jesteśmy i tu są zaznaczone miejsca, gdzie taką wodę czarną można zlać. I jeśli to odsunę, jeśli nie bylibyśmy tutaj, to ja mogłam to odsunąć na większy dystans i widzicie, to mi się pokazuje też różne inne miejsca, gdzie tą wodę można zrobić. Taka, mam nadzieję, przydatna ciekawostka nam to, no my na początku tego nie wiedzieliśmy, a teraz nam to mega ułatwia życie, bo czego potrzebujemy, to właśnie to konkretnie wyszukujemy w tej aplikacji. Dobra, misja zakończona sukcesem i jedziemy dalej. No dobra, nastąpiła kolejna zmiana planów, jak zwykle. Nasze życie to jest jeden wielki spontan. W każdym bądź razie mieliśmy jechać do Elbląga, ale nie jedziemy do Elbląga, bo miał jechać Mahomet do góry, ale to góra przyjedzie do Mahometa. Elbląg wychodzi na to, że do Gdańska. Dokładnie. Czyli spotykamy się wszyscy razem na zapiekankach u Węży Mordów i już stamtąd zobaczycie, kto nas odwiedził i z kim się spotykamy. Ja się bardzo cieszę na to spotkanie. Ja tak. Długo czekałem na to. O mój Boże! Komendant. Komendant obozu. Prezes. Cudownie, cudownie. Ja się cieszę. Ciocio! Siema, siema, dotarliśmy. Ja super, cieszymy się. Ja tylko mogę pieczarką pachnieć? Pieczarką czułem brzydkie. Ale super. Jest i zapiekanka. Słynna zapiekanka, na którą czekaliśmy ile? Pół roku? Pół roku. Pół roku. Jest dobra. A ja pochodzę ze Skawiny, tam mamy na stacji najlepsze zapiekanki w okolicy. Te są też tak dobre. Ale się cieszę. Ja już się bałam, że się nie zobaczymy. Zmieliśmy się. Pyszne, pyszne zapiekanki, nie mówię tego dlatego, że kocham tych ludzi, one są naprawdę przepyszne. Także wejście 49, Gdańsk, Brzeźno, wpadajcie. Już się tak podzieliliśmy, że Darek już dzisiaj wiesz, to jest wszystko mi pewno. Ale nie, jak to robić? Jak chcę takiego wyrzucić? Tadek. Ile radości. Ja jeszcze muszę się wam przyznać, że ja nad polskim morzem w sezonie letnim nie byłam, nie wiem, myślę, że ze 15 lat na pewno, także jestem podekscytowana, jestem bardzo ciekawa, co też tu się dzieje. Bałtyk, Bałtyk, obudź się, patrz, patrz, tu, tu, Bałtyk. Kasia, kto to przyszedł do nas? No, nasz gość specjalny. Tadek! Nele! O, Menelo, Menelo! I jego pan. Tyle razy dostał życie?